Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesier, to jest program Sprawki Okiem Katolika rano. Jest poniedziałek, 5 sierpnia. Dziś rocznica konsekracji Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie. Natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj. Aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Temat rozprawki, która jak zawsze jest na końcu programu. Siedem grzechów głównych. Wstęp. Teraz zapraszam na sprawki. Niemcy. Jak informują lokalne media, oddział Caritas dla regionu Kolonii prowadzi osobliwy rodzaj domu seniora. Placówka nosi nazwę Centrum Starości Świętego Maternusa i pełni funkcję domu opieki dla tzw. osób LGBTQ i wszystkie inne literki w podeszłym wieku. Dyrektor centrum, pan Philips Gonkarux, mówi: wiele starszych osób queerowych doświadczyło w swoim życiu dyskryminacji. W Sankt Maternus swoje ostatnie lata mogą spędzić ludzie, którzy chcą być wolni od strachu i odrzucenia, żyjąc w otoczeniu pełnym akceptacji i otwartości. Według aktualnych danych w centrum stale przebywa 120 rezydentów. Można zatem powiedzieć, że ośrodek Sankt Maternus odbiera ostatnie szanse tak zwanym osobom queerowym w podeszłym wieku, gdy pojawiają się ostatnie okazje do nawrócenia, pojednania z Bogiem i pokuty. Ewentualne poczucie strachu i odrzucenia mogłoby być, choć w niektórych przypadkach, impulsem do zmiany życia. Jak widać, pan Philips woli za rękę zaprowadzić te osoby do piekła. Francja. W piątek 26 lipca oficjalnie zainaugurowane zostały letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Z tego powodu w centrum miasta zorganizowano specjalną strefę kibica, nazwaną Domem Dumy LGBTQ. O planach powstania tego miejsca informowaliśmy w sprawkach rano 13 maja. Organizatorzy Igrzysk zapowiadali wówczas udzielenie pełnego wsparcia w stworzeniu strefy kibica LGBTQ i wszystkie inne literki, a jako że jest to sfera, w której zwykle dotrzymuje się tajemnic, jak widać, udało im się do tego doprowadzić. Inicjatorzy przedsięwzięcia z dumą ogłosili jakże istotny dla przebiegu rywalizacji sportowej fakt. Otóż w tegorocznych igrzyskach bierze udział 193 zawodników przyznających się do tak zwanej nieheteroseksualnej orientacji, podczas gdy przed 8 laty takich olimpijczyków było 53. Jest to więc wzrost o ponad 260%. Francuska minister sportu, pani Amélie Oudéa-Castéra, powiedziała: bardzo ważne jest kontynuowanie walki ze wszystkimi formami dyskryminacji. Istnienie takiego miejsca jest kluczowe dla przekazu inkluzywności. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub jak dziś informacji o danym święcie, dawka. Dziś rocznica konsekracji Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Śnieżnej. Dzisiejsze święto upamiętnia konsekrację największej rzymskiej świątyni poświęconej Najświętszej Maryi Pannie, czyli Bazyliki Matki Bożej Większej, zwanej też Śnieżną. Według tradycji, żyjący w połowie IV wieku bezdzietny patrycjusz o imieniu Jan postanowił wraz z małżonką uczynić Matkę Bożą spadkobiercą swojego majątku. Małżonkowie gorliwie modlili się, by Najświętsza Maria Panna objawiła im, w jaki sposób mają postąpić ze swoim bogactwem, by uczynić to na większą chwałę Bożą. Nocą 5 sierpnia, pomimo upałów, spadł śnieg, a Matka Boża objawiła się we śnie Janowi, jego żonie, a także papieżowi Liberiuszowi, przekazując im, że na ośnieżonym wzgórzu mają wznieść kościół ku jej czci. Tak też się stało, a uroczystego poświęcenia kościoła dokonał papież Liberiusz. W kolejnych latach świątynia była przebudowywana, a w jej wnętrzu znajdują się m.in. relikwie żłóbka Pana Jezusa oraz szczątki 7 papieży, w tym świętego Piusa V. Szkocja. Jak informuje think tank Logos Scotland, szkoccy chrześcijanie odczuwają rosnącą niechęć ze strony ateizującego się społeczeństwa. Z badania, przeprowadzonego zarówno wśród szkockich katolików, jak i protestantów, wynika, że ponad połowa respondentów z niepokojem odbiera politykę pierwszego ministra Szkocji, pana Johna Swinneya, który choć deklaruje się jako chrześcijanin,
otwarcie popiera wszystkie wokistowskie reformy. Z kolei 2/3 ankietowanych twierdzi, że spotyka się z postawami uprzedzeń, dyskryminacji i wykluczenia społecznego, przede wszystkim ze strony szkockich ateistów. Think Tank przeprowadził także drugą ankietę skierowaną do przedstawicieli innych wyznań niż chrześcijaństwo. Aż połowa z nich potwierdziła, że w społeczeństwie zauważalne są animozje względem chrześcijan, a 55% badanych jest zdania, że szkocki rząd nie wspiera chrześcijaństwa. To była sprawka czwarta, a po niej reklama, uwagi warta. W ramach akcji Katolik do katolika po swoje odezwał się do nas pan Maciej z Podbiałegostoku, który prowadzi sklep z produktami naturalnymi, e-hyzop.pl. Pan Maciej napisał: jestem katolikiem, który rozpoczął niedawno swój biznes w branży suplementów diety. Nie ukrywam, że początki są bardzo trudne ze względu na obecną konkurencję, ale nie chcę narzekać i każdy trud związany z prowadzeniem sklepu ofiarowuję na ręce Najświętszej Maryi Panny. Kilka dni temu razem z moim wujkiem, który jest księdzem, poświęciliśmy lokal, w którym pracuję. Z wykształcenia jestem dietetykiem. Ukończyłem również kilka kursów, m.in. fitoterapię, czyli ogólnie wiedzę o ziołach. Staram się uświadamiać ludzi o zdrowym podejściu do życia, a szczególnie interesują mnie zioła i ich właściwości. Nazwę sklepu zaczerpnąłem tak naprawdę z Pisma Świętego. Czytając fragment: pokrop mnie hyzopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Sklep prowadzimy wspólnie z żoną, ale z racji tego, że niedawno urodziła nam się córeczka, to wiadomo, że żona czas spędza głównie w domu, opiekując się dziećmi. Sprzedajemy głównie suplementy diety, zioła jednorodne i gotowe mieszanki ziołowe, a także inne produkty jak oleje roślinne, soki, jak na przykład aloes czy maści naturalne. Chciałbym też zaproponować wszystkim widzom, słuchaczom i czytelnikom sprawek kod rabatowy wielokrotnego użytku. Sprawki na 8% wartości wszystkich zakupów. Redakcja Sprawek Okiem Katolika zachęca do zapoznania się z ofertą sklepu e-hyzop.pl. Link do sklepu będzie pierwszym linkiem w opisie tego odcinka, a na przyszłość informacje o sklepie e-hyzop.pl można będzie znaleźć w zakładce Polecamy na www.sprawki.pl. Stany Zjednoczone. W środę 24 lipca w Federalnym Sądzie w Nowym Jorku zapadł wyrok przeciwko pani Beve Betty Williams, działaczce na rzecz ochrony życia poczętego. Pro-liferce zarzucono, że złamała przepisy ustawy o wolnym dostępie do tzw. klinik aborcyjnych. Według kuriozalnego aktu oskarżenia pani Williams uniemożliwiała kobietom abortnistkom wejście do aborcyjnej placówki, włącznie z użyciem względem nich siły i groźby. Kobieta miała także grozić pracownikom, w cudzysłowie kliniki, sterroryzowaniem placówki, jeśli ta nie zaprzestanie działalności. Zgodnie z wyrokiem sądu pani Williams została skazana na 3,5 roku więzienia. Jej prawnicy zapowiedzieli złożenie apelacji. Sama skazana twierdzi natomiast, że wyrok ma na celu jedynie zastraszenie innych działaczy antyaborcyjnych. Filipiny. W sobotę 27 lipca w mieście Cebu City zorganizowana została publiczna modlitwa w intencji powstrzymania najnowszych prac legislacyjnych rządu. Filipińskie władze rozważają bowiem wprowadzenie do porządku prawnego pojęcia rozwodu, a tym samym znaczne osłabienie instytucji małżeństwa. Filipiny są jedynym państwem na świecie poza Watykanem, w którym małżonkowie nie mają prawnej możliwości zakończenia swojego małżeństwa. Z pomysłem rządu nie zgodzili się filipińscy biskupi, którzy zorganizowali ogólnokrajową petycję przeciwko nowej ustawie. Pod apelem podpisało się blisko 130 tysięcy osób. Zorganizowana 27 lipca modlitwa również przyciągnęła tłumy wiernych. Ordynariusz archidiecezji Cebu, arcybiskup Jose Palma, stwierdził, że Filipiny składają tym samym dziękczynienie Bogu za dar rodziny i sakramentu małżeństwa. Siódma sprawka to krótka katechizmu, dawka. Katechizm według sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu. Część trzecia. Jezus Chrystus. Droga powrotu człowieka do Boga. Punkt 25. O sakramencie chrztu. Jego natura oraz szafarz tego sakramentu. Czym jest ten sakrament? Sakrament ten jest rytem ustanowionym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który polega na dokonaniu obmycia przy pomocy naturalnej, zwykłej wody,
w czasie gdy nad tym, kto ma go przyjąć, wypowiadane są słowa: Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Czy ten ryt może być powtarzany wiele razy? Nie, sakrament chrztu może być przyjęty tylko jeden raz, a to z powodu nieusuwalnego znamienia, które odciska na duszy. Czy chrzest z wody może być zastąpiony chrztem krwi lub chrztem pragnienia? Chrzest z wody może być zastąpiony chrztem krwi, którym jest męczeństwo, gdy człowiek łączy się z męką Jezusa Chrystusa, lub też chrztem pragnienia, który polega na akcie miłości spowodowanym działaniem Ducha Świętego. Dzieje się to w ten sposób, że łaska chrztu może być otrzymana bez właściwego przyjęcia tego sakramentu, gdy takie przyjęcie jest rzeczą niemożliwą, ale nie w tym sensie, że łaska tego sakramentu może być przyjęta poza samym sakramentem. Kim są ci, którzy mogą udzielać sakramentu chrztu? Sakramentu chrztu może ważnie udzielić każdy człowiek mający używanie rozumu i wypełniający dokładnie ryt sakramentu z intencją czynienia tego samego, co udzielający tego sakramentu Kościół katolicki. Co jest potrzebne ze strony udzielającego, by ten sakrament był udzielany godnie? Potrzebne jest to, by ta osoba zachowywała wymagania ustanowione przez Kościół katolicki. Jakie są te wymagania? Aby chrzest mógł być udzielany godnie, poza spełnieniem zwykłych warunków, musi być udzielany albo przez kapłana, zgodnie z nakazami prawa kanonicznego i rytuału, albo przez diakona. Gdy jest nagląca przyczyna, czyli niebezpieczeństwo śmierci, wtedy pierwsza dostępna osoba może godnie udzielić chrztu, niezależnie od tego, czy jest to kapłan, kleryk, laik, mężczyzna, kobieta, czy nawet ktoś, kto wcale nie jest ochrzczony. Jednakże należy się dostosować do kolejności, która została powyżej przedstawiona. Osoba z dalszej pozycji może chrzcić tylko wtedy, jeśli zabraknie osób wcześniej wymienionych. Gdy chrzest udzielany jest w kościele, jako zwykły chrzest albo według uproszczonego rytu, to czy zawsze potrzebni są dla nowo ochrzczonego ojciec i matka chrzestni? Od odpowiedzi na to pytanie zaczniemy, mój drogi słuchaczu, jutro. Polska. W miniony czwartek dyrekcja Telewizji Polskiej podjęła decyzję o odwieszeniu znanego komentatora sportowego pana Przemysława Babiarza. Pan Babiarz, jak wszyscy doskonale wiemy, został zawieszony w sobotę 27 lipca, nazajutrz po ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich, w czasie której stwierdził za samym autorem utworu, Johnem Lennonem, że jego anarcho-komunistyczna piosenka Imagine przedstawia wizję komunizmu. Naciski sportowców, dziennikarzy oraz większości społeczeństwa spowodowały, że władze telewizji wycofały się ze swojej kuriozalnej decyzji. Zgodnie z planem pan Babiarz wrócił do komentowania igrzysk w miniony piątek. W wywiadzie dla tabloidu Fakt stwierdził, że nie zmienił zdania w sprawie piosenki Imagine oraz przypomniał, jakie zdanie na temat utworu miał jej autor. Co interesujące, władze telewizji tym razem nie zdecydowały się na oficjalny komunikat o cofnięciu zawieszenia w głównym wydaniu programu informacyjnego, jak to miało miejsce, gdy komentator został zawieszony. Również do dziś absolutnie nikt nie podał jednego racjonalnego powodu zawieszenia. Pan Babiarz powiedział, że Imagine to wizja komunizmu. Następnego dnia został zawieszony. Wszyscy wykazali, że sam Lennon mówił, że jest to wizja komunizmu. Kto więc się zezłościł? Czy jedyną racjonalną odpowiedzią nie jest komuniści? I jeszcze raz Polska. Polska Agencja Prasowa informuje, że Prokuratura Rejonowa Białystok Południe skierowała do sądu akt oskarżenia wobec sprawcy profanacji Bazyliki Archikatedralnej w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Oskarżony to 41-letni mężczyzna, który od początku bieżącego roku regularnie zostawiał w świątyni kartki z obraźliwymi napisami, a podczas jednej z wizyt w kościele opluł krucyfiks. Sprawcę zatrzymano w lutym, o czym informowaliśmy w sprawkach rano 12 lutego. Zdaniem prokuratury mężczyzna przyznał się do winy i próbował, zresztą bluźnierczo, uzasadnić swój czyn, który, jak sam stwierdził, był próbą zadośćuczynienia Bogu za zło, które go spotkało w życiu. Jak być może pamiętamy, ostatnio prokuratura wycofała swój akt oskarżenia wobec pana Nergala,
który przerobił godło narodowe, także orzeł miał rogi diabła i odwrócony krzyż. Panu Nergalowi z jakiegoś powodu się upiekło. Tym razem sprawca, choć oczywiście czyn nie jest identyczny, ale z podobnej kategorii, to anonimowy 41-latek. Ciekawe jak teraz zachowa się prokuratura i sąd. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dziś o 7 grzechach głównych. Jak już wielokrotnie powtarzaliśmy, modernizm nie bierze jeńców oraz nie pozostawia żadnego aspektu religii katolickiej nietkniętym. Usiłuje wypaczyć i wypłukać z katolickości każdy element naszego życia. Omawialiśmy chociażby pojęcie miłosierdzia, przez wypaczenie którego doprowadzono nawet najbardziej letnich katolików do przekonania, że jakoś to będzie. Pan Bóg jest przecież miłosierny, a tym samym zapomniał już dawno o swoim drugim przymiocie, czyli sprawiedliwości. Natomiast na tym modernizm nie poprzestaje. Na wypadek, gdyby jednak któryś katolik dopuszczał jeszcze, że grzech to sprawa poważna, a zbawienie nie jest prawem człowieka, modernizm, jakby na wszelki wypadek, wypacza w świadomości człowieka również pojęcie grzechu. Myślę, że nie przesadzę, jeśli powiem, że ogrom katolików, przynajmniej na Zachodzie, do niedawna całą ludzką grzeszność miał już w swoim wyobrażeniu zawężoną do spraw cielesnych. Do niedawna. Mój drogi czytelniku, szybki test. Czy umiesz teraz z pamięci wymienić 7 grzechów głównych? Daj sobie 10 sekund. Pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew, lenistwo. Ale przecież jasnym jest, że Panu Bogu tak naprawdę chodziło o sprawy łóżkowe, prawda? I to w cudzysłowie jasnym, do niedawna, dziś już nie. Dziś ma miejsce potężna ofensywa, w której nawet otwarcie homoseksualni kapłani dopuszczeni są do nauczania, a kardynałowie mówią o niewykluczaniu nikogo. A skoro nazywanie czegoś grzechem śmiertelnym jest odczuwane jako wysoce nieinkluzywne, ogrom katolików, przynajmniej na Zachodzie, spraw czystości również raczej już nie łączy z moralnym życiem katolickim. Do czego więc sprowadzono grzech? Skoro najpierw słowo grzeszność zawężono do problemów z czystością, a następnie nieczystość zrehabilitowano i jakby już grzechem nie jest, to jakie jest dziś wyobrażenie wielu katolików o grzechu? Czy przesadzę, jeśli napiszę, że jest to szeroko rozumiane bycie niemiłym? Coraz więcej katolików na pytanie, czy grzeszysz, wydaje się odpowiadać: oczywiście, nie zawsze jestem życzliwy i miły. Nie zawsze więc odnoszę się do ludzi z miłością. Zapytajmy taką osobę, czy skłamała, jest chciwa, nie zachowała umiaru w jedzeniu i piciu, a może była leniwa. Napotkać można często nierozumiejące spojrzenie, wydające się mówić: my nie żyjemy już w średniowieczu. To były takie ogólne wskazówki, żeby pomóc ludziom być dobrym, czyli uprzejmym i miłym, czy nie? Myślę, że tobie, mój drogi słuchaczu, nie muszę mówić, że nie, ale warto to mówić innym. Grzech ciężki jest czymś potwornym, ponieważ powoduje utratę łaski uświęcającej. Jest niewątpliwie największym nieszczęściem człowieka, ponieważ powoduje śmierć duchową i zerwanie przyjaźni z Panem Bogiem. To jest duchowe spustoszenie, totalna duchowa pustynia. O grzechu śmiertelnym powinno się myśleć co najmniej tak jak o dostaniu raka czy złamaniu kręgosłupa. Często pojawia się dziś pytanie, po co straszyć ludzi? Czy nie można skupić 100% sił na nauczaniu o tym, co dobre? Czy nie jest to przewrotne? Jest to jak nauczanie o zdrowiu przy jednoczesnym wypaczeniu czy wręcz zupełnym przemilczeniu pojęcia choroby. Jak można pragnąć zdrowia, w ogóle nie rozumiejąc pojęcia choroby? Pytanie, czy wypaczanie lub przemilczanie tematu grzechu zupełnie nie pozbawia człowieka możliwości przyjęcia tajemnicy odkupienia jako centralnego elementu w ich życiu? Byłbym skłonny argumentować, że przemilczanie grzechu lub dziecinne nauczanie o nim, a potem widzialne jego bagatelizowanie u ludzi, leży u podstaw niezrozumienia mszy świętej, czy choćby akceptacji przyjmowania komunii świętej na rękę. Nie da się traktować właściwie, czyli śmiertelnie poważnie, religii katolickiej, bez świadomości absolutnie opłakanego stanu, w jakim jest każdy grzesznik. Mój drogi słuchaczu, co o tym sądzisz? Czy według ciebie gdzieś przesadzam? Czy coś uprościłem? I przede wszystkim, czy chcesz, żebyśmy jeszcze raz omówili 7 grzechów głównych? Kiedyś już tej tematyki dotykaliśmy, ale teraz mamy portal
I wszystko, co przygotowane byłoby do sprawek Okiem Katolika rano, potem byłoby również do przeczytania. Czekam na komentarze. Maryjo, posłuż się mną dziś jak chcesz. Wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej 5-wyrazowy komentarz. Najlepiej jako odpowiedź na zadane na końcu rozprawki pytanie. A jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika finansowo, regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję i przypominam, że 25 sierpnia zostanie odprawiona kolejna już msza święta tradycyjna w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich dobroczyńców tej pracy. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia i całego tygodnia. Najświętsza Maryjo Panno, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do przeczytania na www.sprawki.pl i do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.